Dzień dobry, moi drodzy, na was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Wiedźmina. Jak widzicie, na sam początek nie lada draka przyszło nam się mierzyć z deserterami, którzy, no właśnie, podjęli chyba najgorszą decyzję z możliwych. Był tutaj jeden jegomość, który mnie zaatakował, podstępnie zresztą. No i tu widzimy, że jest ich więcej. Więc nie przedłużając, bierzemy się Geralt Quen dla bezpieczeństwa, żeby być tutaj spokojnym, że nie otrzymam, wow, obrażeń. Całe szczęście, że mieliśmy nałożony na siebie znak. Jak tam u was? Co słychać ciekawego? Jak wam minął dzisiejszy dzionek? No i o ty! Au! Jednak, no zobaczcie. To jest właśnie to, że raz zostałem trafiony i ni z tego, ni z owego zostałem uszkodzony pięciokrotnie, co zresztą było widać na załącznym obrazku. Udało się przetrwać ten pojedynek, jednak ci dezerterzy troszkę zastanawiające, co oni tutaj robili. No i mam nadzieję, że chociaż w tej szopce, w tej chatce uda się znaleźć produkty niezbędne do przetrwania, może jakieś. No dobrze, jest woda, jest skóra, węgiel, wszystko pięknie, ładnie, jednak z tym surowym mięskiem chciałbym troszkę popracować, może chciałbym je jakoś tutaj doprawić, polepszyć w smaku. Jednak widzieliście, no stało się. Taki bardzo bardzo agresywny początek płotka. Zapraszam cię. Przy okazji, jak tam się czujecie? Jak wam mija dzisiejsze piękne popołudnie? Albo jakie macie plany na popołudnie? Bo to wszystko zależy od momentu, kiedy to oglądacie. Na pewno zdajecie sobie sprawę, że ja nagrywam o troszkę innej porze niż wy to widzicie. Ponadto mam nadzieję, że wszelkie zmiany, które były spowodowane właśnie problemami z dźwiękiem, że coś było za cicho, coś było za głośno, że teraz wszystko będzie w jak najlepszym stopniu, że będziecie wszystko wyraźnie słyszeli, bo to właśnie o to chodzi, żeby w Wiedźminie znać. Pokaż mi swoje towary. Znać, to jest raz, a dwa, żeby rozumieć treści dialogowe, które gdzieś tutaj między graczami są wynikową. Pozwolę sobie na sprzedaż przedmiotów. No i w ogóle widzę, że kruchutko ze złotem. Modny strój, strój z Kermoren, kedweńska kurtka. Co to są? Buty myśliwskie, rękawice do sprzedania. Rękawice kawalerzysty również. Zobaczmy sobie, co jest tutaj. Pierwsza mapa. Mapa kierując się zawartymi w niej wskazówkami, możesz odnaleźć elementy wiedźmińskiego rynsztunku. To jak najbardziej pozwolę sobie takową rzecz nabyć. Bywaj. I na sam początek udamy się. Właśnie jeszcze zgarniemy sobie tutaj ziółka, które rosną. Blekot. To trzeba uważać, bo może to. Bo potencjalnie to wygląda jak barszcz sosnowskiego, czyli jedna z roślin, którą można się poparzyć, więc uważajcie na przyszłość, macie taką informację ode mnie na wypadek właśnie różnych, różnistych wypraw. Gdybyście gdzieś szli, no to warto wiedzieć, która z roślinek może zrobić krzywdę. Rozejrzyj się. Porozmawiamy sobie jeszcze z kowalem. Może będzie miał coś interesującego, aczkolwiek widząc po sakwie, którą mam. Rozejrzyj się, może coś wybiorę. Może być z tym ciężko. Rzemiosło, naprawa. Oj, trochę dużo kosztuje naprawa tych rzeczy. Miecz srebrny. Dobra, czy możesz chociaż troszkę to naprawić? Nie możesz. O, okej. To jest straszna wiadomość. To jest straszna wiadomość, więc z kowalem się nie dogadamy za bardzo. Idziemy porozmawiać sobie z myśliwym Nilenem. O którego zresztą nam tutaj chodzi. Gdzież on jest? Czyś to ty? Szukam Nilena, myśliwego. Tak, to ty. Znalazłeś.
czego chcesz? Jestem Wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? 5 dni temu, przed Brzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Interesująca. Pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć. Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. No to dosyć podejrzane. Mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. Dobrze. To wyglądasz na miłego człowieka, więc... Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki. Spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. To proszę się odsunąć tutaj. Czy może się pani odsunąć z przejścia? Dziękuję. Bo skoro mam już się... O, tu muchawiec. Skoro mam już się zająć, to zobaczę może... O, właśnie, jedzonko macie. To, co mnie interesuje. Mości państwo. Skóra z białego wilka? Zrobiło się niebezpiecznie. Zrobiło się dosyć niebezpiecznie. A... W porządku. Dźwięki dość podejrzane. Glenna, zaraz z tobą porozmawiam. Chcę jeszcze zobaczyć, może tutaj coś miłego dla mnie zostało pozostawione. Jakaś strawa pyszna. Oj, nie przejmuj się. Nie przejmuj się, panie jego mościu. Pozgarniamy sobie jedzonko, bo to jedzonko to najważniejsza sprawa. Jeszcze perła znaleziona, więc... ciekawe, czy ta perła będzie coś warta, z tego co wiem. Perły zazwyczaj swoją wartość mają. Porozmawiamy. Co do zakręcenia głową, o co wam chodzi? Ale miecz! Mój tata też kiedyś taki robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecz, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. Ale ja nie o tym. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Ciocia Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć siennika. Już prawie jasno było. Do lasu? To już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie bał. Ale on jest myśliwy. Rozumiem. Rozumiem. Dzięki. Mości państwo. A to oznacza... tarapaty. Dosyć duże tarapaty. Tylko ciekawi mnie, co było powodem, że wyszła nagle z wioski i poszła z drugą osobą do lasu. Do lasu, wiedząc, że jest w nim niebezpiecznie. Czyżby wiedziała o czymś, czego mieszkańcy wioski nie wiedzą, a może wręcz przeciwnie. Chciała zwyczajnie z tej wioski uciec, bo oczywiście to też jest jeden z możliwych scenariuszów. Porozmawiajmy sobie z Gleną. Mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic, tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się nie boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami. I ją psie juchy dopadły. Może tak być. Czyli mamy oba tropy prowadzące
do lasu. Zastanawiam jeszcze tylko, z kim ona mogła iść w tamtą stronę, bo jednak też nie do końca wiemy, kto mógł być jej partnerem podróży. Sobie wyjdziemy jeszcze tutaj. Bo dla mnie jest bardzo ważne to, żeby zbierać z okolicznych domostw jedzenie. Bo jedzenie jest dla mnie najcenniejsze, zważywszy na fakt, że widzieliście, że walcząc tutaj bardzo łatwo można stracić olbrzymie pokłady zdrówka. A zrobiłem błąd. Nekery? Tutaj? Co one tu robią? Co tu robią nekery? Czy ktoś mi umie odpowiedzieć na to pytanie? To jest dość znaczące pytanie. Wow. To się nacieszyłem. Wow. Dobra, Geralt, musisz się pozbyć. Nice. Ale zobaczcie, to jest właśnie ciekawe w modelu walki, który jest w Wiedźminie, że jeśli już raz zostaniemy trafieni, no to już te kolejne obrażenia to jest woda na młyn, gdzie tych obrażeń dostajemy coraz to więcej. Zjemy sobie mięsko. Coś mrugnęło dosyć szybko. O, tu jest jeszcze jeden neker. Dobra, ciebie również się pozbędę. Co byś sam tutaj frywolnie nie skakał po lesie? Czemu was jest aż tyle tutaj? Intrygujące. Czyli coś jest na rzeczy. Tutaj, moi mili, coś jest ewidentnie na rzeczy. Widzicie, ile tutaj rywali, ile potworów się w tym lesie. Czaj, to jest drzewko? Ale medalion mi zawibrował. Dlaczego? Czy to potwory? Nie. To nie potwory. To dzikie wilki są. Których, jak widzicie, jest tu wiele, więc Geralcie... No, szybko, znak. Pięknie. Ja muszę operować na tych znakach. Muszę walczyć z tymi bestiami nikczemnymi, które mogły znaleźć Hannę przed nami i mogły zrobić jej krzywdę. Wiedźminie. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić. Przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by... A kim ty jesteś? Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Mnie zastanawia tylko jedno. A, dobra. Czyli to jest... Nie mam zwyczajów. Czyli to jest rodzeństwo. Prawdę mówią o was, Wiedźminach. Nie macie serca. Jak nie ma... Co? Ach, coś mi... Wiecie co, ja mam takie dziwne wrażenie, że to bardziej chodzi o to, że ona uciekła. I dlatego ona stwierdziła, wiesz co? Moja siostra nie żyje. Powiedz, że jej nie ma, a wszystko się ułoży. Poszukaj śladów. Zanosi się na deszcz. No, Geralt bardzo, bardzo popularny ostatnimi czasy. Aha, roślinka. Gdzie mogą być ślady? Jest zwierzątko, z którym ja nie miałem nic wspólnego. Więcej zwierzątek. Może na drzewie coś gdzieś leży? Albo wisi. No niedaleko. Gdybym był
wskazówką bądź poszlaką. Gdzie bym się schował? Geralt, wypatruj, ja cię proszę. Wypatruj, gdzie tu mogą znajdować się rzeczy. O. Coś tu jest. Ślady po pazurach, bardzo głębokie. To raczej nie robota człowieka. No. Znaczy, raz, że to nie wygląda jak robota człowieka. Cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Czy jest możliwe, żeby... Robi się interesująco. Panna, która była poszukiwana... Żeby ona była przeklęta? Czy to jest możliwe? Oj, bo tak to szczerze mówiąc... Musi być chorą składającego się ciała. Zerwał kropstrzem krwi wszędzie wokół. Nie ma wątpliwości, to wilkołak. Muszę się mieć na baczności. A skoro wilkołak jest w tej okolicy, to pozwólcie, że wezmę sobie mój miecz stalowy. I gdzie jest tutaj naprawy? Rynsztunku. Użyj na mieczu srebrnym, natomiast miecz stalowy sobie wymienimy. Ponieważ broń, którą mam, no nie jest na najwyższym poziomie. Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. Na drzewo. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Po prostu świetnie. Dobra. Geralt, wierzę w ciebie, że jesteś znakomitym łowcą potworów, więc znajdziesz coś tutaj. Przy okazji. No tak, tylko wypadałoby jednak kroczyć w wyznaczonym terenie, obserwować wszystko, bo to widzicie, że to się strasznie skomplikowana sprawa zrobiła. I tak jak myślałem, zresztą pewnie jak wy również, że to będzie taka błahostka, że wejdziemy do lasu, znajdziemy ślady i na tym się to skończy, to tutaj... Kępka sierści. Cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. Oho, mamy to. Mamy ślad. Okej, dobra. Już myślałem, że to coś skakało. Coś słyszę w oddali. Ach, nie daj, że słyszę. To podążam za tym paskudnym fetorem brudnej, najpewniej zawilgociałej sierści, która nie wie, co to czystość. Męskie ubranie, rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Kto zdziera z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu? Chyba wilkołak. I ja nie wiem, czy ten... To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Niedźwiedź. Panie niedźwiadku. Ja nie chcę się z panem szamotać. Dobra, Geralt. A, ja nie mam... Nie mam tyle energii. Oj. Obrażenia doga, nice. Zobaczcie, tutaj wiecie, walka z dużo większym rywalem niż, o, zakładałem. Niedźwiadek pokonany, mamy mięsko. O, było ciężko. Strasznie skomplikowany odcinek dzisiaj przed nami może być. Co to jest? Coś tu leży, Geralt. Znajdź leże wilkołako, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. I to ta chatka, tak? Dużo przedmiotów. Złamane grabie, zwierz na stole. Paski skóry, drut. Posprawdzam sobie wszystko, bo jeśli to i tak należy do bestii,
Notatki. Ciekawe, to bestia nie miała jak tutaj przejść. Jestem tym, kim jestem. Nie zmienię tego. Koszule z blekotu i eliksiry z łez dziewicy działają może w opowieściach starych bab, ale nie na mnie. Czas się z tym pogodzić. Za to widzę, że miłość Hanny i dyscyplina, którą sobie narzuciłem, dają rezultaty. Czy to jest jakieś nawiązanie do Pięknej i Bestii? Przepraszam bardzo. Muszę tylko pamiętać, żeby dzień przed pełnią zaszyć się w lesie. A tak przychodzi mi, a budzę się z poranionymi rękoma i smakiem krwi w ustach. Może lepiej, że nic nie pamiętam, co innego zabić zwierzę z łuku, a co innego rozszarpać się kłami i pazurami. Tu z dala od ludzkich siedzib nie skrzywdzę przynajmniej człowieka. Miłosierna Melitele, miej w opiece tych, którzy się tu zapuszczą. Dobrze. Znaczy, w sumie niedobrze, że coś takiego ma miejsce. Tu jest szybka podróż. Przekonajmy się, tu musi być gdzieś tajemne wejście. Oho. Jest, bingo. Przeszukaj leże wilkołaka. Dzień dobry panie wilkołaku. Zapalę pochodnie, co byśmy wszyscy coś widzieli. Nie wygląda tak najlepsze miejsce, do którego można się udać na przechadzkę. Dużo krwi. Szukaj leży wilkołaka. O, ja cię kręcę. Niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. Czemu tu tyle zwierząt leży? Kamienie pozgarniam. Tu sobie wszystko wyzbieram. Bo skoro już jesteśmy w takim miejscu, to warto posprawdzać, warto pozbierać przedmioty już jako wiedźmin na etacie możemy sobie pozwolić na to, że poczekamy. No tylko czy coś tu jeszcze znajdę? Czy znajdę coś, co może mnie nakierować na ewentualna poszlaka? Coś takiego? Chyba nie. Więc pomedytujemy sobie zgodnie z prośbą od gry. Moi drodzy, wybiła północ. Jest wilkołak. Jest nasz rywal. Nie jest sam, bo przyszła z nim cała watacha. Pewnie zapytacie się, skąd to wiem? Z jednego prostego względu. Jest to walka, która pokonała mnie już... Pokonała mnie już kilka razy. I próbuję znaleźć złoty środek, żeby przezwyciężyć tego wilkołaka. Wynikowe, dlaczego przegrywam, jest kilka. Mianowicie jednym z nich jest to, że broń, którą posiadam, jest troszkę uszkodzona. Z naciskiem na troszkę. Nasz srebrny miecz ma 29% wytrzymałości, co nie jest dobrą wiadomością. Mamy na całe szczęście olej, dzięki którym w teorii powinniśmy zadawać więcej obrażeń. I jest też pewien taki niuans, jak chodzi o walkę z wilkołakiem, o czym chyba mało kto chciałby wiedzieć, walcząc właśnie z tą bestią. Mianowicie będzie się leczył. Tak, mój rywal będzie się leczył. Więc jakby było mało tego, że broń, którą posiadam, jest troszkę zdezelowana, to nasz oponent jest doskonałym przykładem na to, że jak się chce, to jest się w stanie wytrzymać dużo za dużo. Dobra. Nie, Geralt, proszę cię. Udało się! Ach. Mamy sobie coś do wyjaśnienia. Słucham? To Nilen!
Co? Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz. Ja go kocham. Naprawdę kocham. Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś. Odejdź stąd. Zostaw nas. O czym... Na pewno nie, dowiem się, o co tu chodzi. Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Nie wierzę w to. Wiedziałam i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Ale... Wiodłaś ją tutaj, tej nocy. O nie. Od rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. O matko. A... Zasłużyła na to? Nie, no nie pozwolę na to, no. Bo już nie zabijesz. Geralt. Nie, nie rób mu krzywdy! Słucham? Uciekaj stąd. Szybko, nim zmienię zdanie. No chyba przesadzasz. I co ja mam teraz zrobić? Ja mam dalej z nim walczyć? No... Ach, nareszcie. Szkoda, że tak to się skończyło. Liczyłem. Liczyłem, że coś tam się wam uda zrobić. Jednak zważywszy na fakt, że... On już był... wrogo nastawiony. Chciał zrobić jej krzywdę, co też tam powiedział wprost. No to sami rozumiecie, że gdybym pozostawił taką bestię przy życiu, to nie byłoby nic dobrego. Jednak szkoda, bo ponownie okazało się, że największą bestią, największym potworem nie był potwór czy też mutant, a człowiek, który doprowadził do wielkiej tragedii, kiedy to bestia chciała być kochana. Przy okazji zgarniemy sobie stąd przedmioty, ponieważ mamy klucz, więc dlaczego by sobie z tego nie skorzystać? I coś zrobiła? Coś zrobiła, powiedz? Nie wiem. Nie wiem naprawdę, dlaczego niektórzy ludzie tacy są. No nic. Tym jakże brutalnym akcentem, jednak zwycięskim, kończymy ten materiał i następnym razem, właśnie następnym razem zastanowię się, w którą ze stron się udamy. Ponieważ udać się na dwór krwawego barona brzmi to całkiem dobrze i jest to jedno z zadań, które powinniśmy zrobić. Zadania poboczne myślę, że sobie odłożymy na dalszy plan. No i co? Ja wam dziękuję za dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. No i udało się pokonać wilkołaka. W bólach, ale się udało, więc do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej, hej.